Światło zapaliło się automatycznie w momencie, w którym Lorraine weszła do prawie pustego pomieszczenia. Znowu musiała rozegrać partię szachu. To samo spotkało ją w kolejnym, również prawie pustym pomieszczeniu. Pokój numer 47 wiązał się z zagraniem w pewną grę, a kolejny? Cóż. Oprócz łóżka i standardowego wyposażenia znajdował się w nim rozsadnik, a także donica. Chociaż 18-latce bardzo się już spieszyło na wolność, tutaj musiała się wykazać niemałą cierpliwością, bowiem nie dość, że musiała zasiać truskawki, to jeszcze zjeść swój własny plon. Lorraine nigdy nie uważała siebie za wybitną ogrodniczkę, w związku z czym jej obawy odnośnie otrucia się były nawet słuszne. Wkrótce wyrosły krzaczki z truskawkami, owoce były wyśmienite. Kolejny pokój wymagał niezłych umiejętności miksologii, bowiem Lorraine musiała zrobić sobie drinka i go wypić. Oprócz baru, dwóch stołków i rośliny, pokój był praktycznie pusty. Ale to i tak nie mogło się równać temu, co miało dziewczynę niedługo spotkać w następnym. Gratuluję, jesteś już bardzo blisko końca. Jeszcze tylko doba w ostatnim pokoju i wychodzisz na wolność. To zdanie brzmiało dziwnie niepokojąco. Co jeśli tam macocha na nią czyhała z bronią w ręku? Tak swoją drogą, czy dziewczyna była daleko od domu, czy może nadal się znajdowała w Newcrest? Z tymi pytaniami musiała się jakoś przemęczyć do ostatecznego finału. Pokój wydawał się bardziej zaskakujący, niż 18-latka na początku się spodziewała, ponieważ przypominał szpital. Znajdowały się tam m.in. monitor, urządzenie do analizowania próbek, kroplówka, dokumentacja, jakieś narzędzia, pan szkieletor, charakterystyczna biała szafka, wielka lampa sali operacyjnej i parę innych drobiazgów. Co tu się dzieje? Zastanawiała się Lorraine, czując coraz większy dyskomfort. 24 godziny później otworzyły się wielkie białe drzwi. Korytarzyk był naprawdę maleńki, aczkolwiek prowadził do drzwi wyjściowych. Przypominały one drzwi na salę operacyjną. A co jeśli Lorraine znajdowała się teraz w śpiączce po tym, jak zaatakowała ją macocha? Dziewczyna pchnęła jej, wszystko zniknęło w białym świetle. Co się tak naprawdę stało? Już wkrótce miała się przekonać.